Witamy na konferencji prasowej pomeczowej Tatryski Polonia Bytom. Tradycyjnie twierdzenie zdobyta, jak to nasz rzecznik prasowy mówił. Czego komunikę mam dla Państwa. Właśnie i kilka słów proszę o trenera Bytomia. No cóż, podsumowując ten mecz, przede wszystkim w pierwszej kolejności gratulacje dla Podhala za zwycięstwo. Uważam, że z naszej strony rozegraliśmy bardzo dobre 55 minut spotkania. Niestety w finalnej minucie dostaliśmy tą bramkę, która wpłynęła na nas destrukcyjnie, a Podhale dostało wiatru w plecy, tak zaczęło się wszystko układać. My też rzuciliśmy się do przodu zbyt optymistycznie i zostaliśmy skarceni momentalnie poprzez stratę paru bramek. Tym niemniej uważam, że chłopcy moi zagrali dobry mecz. Drużyna Podhala jest od nas dużo wyżej notowana. Są w drużynie tu indywidualności, które przeważyły wynik meczu na korzyść Podhala Nowy Targ. Trener Podhala? Na pewno można było się spodziewać bardzo ciężkiego meczu dzisiaj, a to z dwóch powodów. Pierwszy, wiadomo, że Polonia będzie walczyła o życie, walczyła jeszcze o możliwość gry w grupie silniejszej w szóstce i wiadomo było, że będzie to dla nich też mecz o wszystko. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, no, na pewno nam nie ułatwiły sprawy kontuzje, które się pojawiły i tak naprawdę już przed meczem nie mieliśmy gruszki Haverinena i o niego Haverinena, a jeszcze w trakcie meczu wyleciał nam Tomasik Damian i Mateusz Michalski. Więc tak naprawdę czterech zawodników kluczowych z pierwszych trzech formacji i ta gra mogła wyglądać troszeczkę niezbyt zdyscyplinowanie, bo no wiadomo, że to trzeba było troszkę eksperymentować w formacjach, w ustawieniach i tak to też było. Dlatego szło bardzo ciężko przez dwie tercje. Polonia zagrała bardzo dobry i skuteczny, destrukcyjny hokej obronny. Ciężko nam się było dostać do klarownych sytuacji podbramkowych. Ale tak jak tutaj mówił trener wcześniej, ta bramka na 3-2 złamała mecz tak naprawdę i to wiadomo było, że po tej bramce już raczej tego meczu nie przegramy. Także ta trzecia tercja, myślę, że możemy powiedzieć, że przede wszystkim była ona żywsza w naszym wykonaniu. Zdecydowanie żywsza, dynamiczniejsza, bardziej agresywna. I myślę, że kolejna rzecz ważna, że to jak mówię, nieraz są takie mecze, kiedy trzeba eksperymentować, kiedy trzeba dawać szansę innym zawodnikom, którzy może mniej grali w dotychczasowych meczach, ale to jest to ich 5 minut i muszą ich próbować wykorzystać. Ja myślę, że ważne jest to, że mimo tych ubytków, mimo że nie szło przez dwie tercje, mimo tych ubytków kadrowych, że potrafiliśmy mecz złamać i wygrać to spotkanie, a to jest ważne. Ważne dla drużyny, to jest budujące dla drużyny, bo czasem nie idzie, a drużyna, czasem lepiej wygrać, jak nie idzie niż jak idzie, a się przegra mecz. Także cieszę się bardzo, że kolejne zwycięstwo i tą rundę naprawdę zagraliśmy, można powiedzieć, fantastycznie, jeżeli chodzi o tą drugą rundę. Komplet zwycięstwo naprawdę cieszy nas bardzo wszystkich. Mamy nadzieję tylko teraz, że po prostu jakoś ten skład do piątku uda nam się w miarę skompletować. Nie wiem, jakie tam będą sytuacje inne, ale na pewno. Joni Haverinen w zasadzie od dwóch dni borykał się z dolegliwościami żołądkowymi w obrębie jamy brzusznej. Gorączkowo bardzo mocno przeszedł szereg badań specjalistycznych
w szpitalu w dniu dzisiejszym i tak naprawdę musi przejść kolejne badania, z tego co wiem, w poniedziałek, czyli jutro. Trudno w tej chwili zdiagnozować, jaka jest jego dolegliwość, ale no jest na pewno ten jego stan w tej chwili na ten moment niepokojący, bo tak jak mówię, jest to gdzieś dolegliwość związana z jamą brzuszną. Gorączka cały czas się utrzymuje, więc trudno jakby w tej chwili zdiagnozować. Co się tyczy Darka Gruszki, wiadomo, zwichnięty staw barkowy w ostatnim meczu. Przejdzie teraz bodajże w tym tygodniu rezonans magnetyczny i też na pewno jest to kilkutygodniowe wyłączenie z gry tego zawodnika. Tomasik w trakcie meczu dostał krążkiem gdzieś po rykoszecie w twarz koło bandy, czy i to z pleksą razem spowodowało, że ta twarz ma całą obrzękniętą, ale nie wygląda to na jakieś tam poważniejsze sprawy. Natomiast no miał taki obrzęk twarzy, wargi, nosa, oczu, że po prostu no, praktycznie nic nie widział. Także myślę, że to nie jest na tyle poważna sprawa, żeby nie wrócił do gry. Mateusz Michalski dostał znowu krążkiem bardzo silny strzał i to prosto w obojczyk. A więc na ten moment jedzie do szpitala zrobić rentgen, sprawdzić, czy nie jest pęknięty albo złamany obojczyk. Także, ale tak jak mówię, to jest sport urazowy, hokej jest grą urazową. Wiadomo, że do tej pory nie mieliśmy takich wielkich problemów, to się w hokeju zdarza. A oby jak najmniej, jak najrzadziej, bo dla nas, no, jak wiadomo, przy tej ławce, jaką mamy, każdy taki upadek powoduje ogromne komplikacje, ale tak jak powiedziałem, wykonaliśmy kawał dobrej roboty w ciągu tych dwóch rund zasadniczych. Myślę, że wykonaliśmy naprawdę kawał świetnej pracy do tego momentu. Kończymy sezon zasadniczy na drugim miejscu. To naprawdę jest bardzo dobry wynik jak na naszą drużynę. No ale tak jak mówię, nie spuszczam, nie popadamy w laury, przygotowujemy się do kolejnych meczów, do walki, a w szóstce. Dziękuję. U was się pojawił zawodnik z numerem 7. Tak, jest to pomyłka w wpisie do protokołu z naszej strony. No, on w ogóle grał potem z jakimś innym numerem? Nie. Nie. No, nie mógł grać, jeżeli go nie było i wyszedł zawodnik no, rezerwowy i za niego grał, także ta nasza druga piątka, bo to i chodzi o zawodnika. Można? Proszę? Można powiedzieć kto? Kto wszedł? Mazur Marcin. W zasadzie miał dzisiaj grać jako obrońca. To jest taki, powiedzmy, uniwersalny zawodnik, ale... Nie było Kłaczyńskiego. No to kto nie grał? Dybaś, Franczyk Furman, taka była. Dybaś, tam był wpisany w protokole Dybaś. Dybaś ma kontuzję od dłuższego czasu, po prostu wpisał kierownik z automatu, może nie sprawdził, tak? No. Nie wpisał Kłaczyńskiego, tak? Wpisał Dybasia zamiast Kłaczyńskiego. No co mogliśmy, nie mogliśmy nic innego zrobić, tylko wstawić innego zawodnika tam na niego i grać dalej. No. Jeszcze na koniec jedno pytanko, czy to, że nie awansowaliście do szóstki, będzie miało jakieś konsekwencje w klubie? Nie wiem, będzie jakaś polityka kadrowa zmieniona, jak to wygląda? Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś zmiany, to tylko na lepsze. Tak? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę całe te dwie rundy, które rozegraliśmy, nie wyglądało to najgorzej. Czasami gdzieś tam nam punkty uciekły, które już były blisko. Czasami zdobyliśmy punkty, które teoretycznie nie powinniśmy zdobyć. Tak? Także wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku nie było tak źle. Drużyna jest młoda, niedoświadczona, tak jak mówię, że... Być może jakiś w przyszłym roku wyciągniemy z tego jakąś naukę i te punkty, które powinniśmy zdobyć na drużynach, które są tam bezpośrednio zainteresowane tymi, powiedzmy, miejscami w dolnej części pierwszej szóstki, będziemy z nimi wygrywać, tak? Bo to jest przede wszystkim, tam potraciliśmy punkty i gdzieś nam tam te trzy punkciki zabrakły. Także mam nadzieję, że zarząd klubu, i jestem tego przekonany, że nie będzie roszad negatywnych, że tak powiem. Taki komunikat mam jeszcze od zarządu skierowany do kibiców. Chodzi o
prośba taka bardziej, żeby nie kupować od sprzedających bilety pod kasami czy w obrębie lodowiska. No niestety pojawiły się fałszywe bilety i tym się zajęła już policja i prosimy jeszcze raz pod lodowiskiem, tak, sprzedają bilety fałszywe po prostu i dlatego prosimy kibiców o niekupowanie biletów pod halą lodową tylko wyłącznie w kasach. Tylko wyłącznie w kasach, tak. Także dziękuję panu. Proszę? Nie, to już było poprzednio na meczu już się też zdarzyły i także po prostu ten proceder powtórzył się już, wyłapane zostały bilety po prostu fałszywe. Ja tylko... Nie chodzi o Tyskiego, to chodzi o bilety nasze, które były, te, które są wystawiane na mecz. Także dziękuję panom za spotkanie.